To była już moja kolejna propozycja do programu Twoja twarz brzmi znajomo. Dostawałam je cyklicznie, mniej więcej od 2 lat, ale za każdym razem odmawiałam, bo nie chciałam iść do programu w momencie, kiedy nie będę miała takiego zaplecza muzycznego, którym będę mogła się podzielić z ludźmi. No teraz po wydaniu płyty Sunset, po wydaniu 3 singli, wiem, że jestem już na to gotowa, bo ja to chciałam zrobić już wcześniej. Natomiast czekałam na odpowiedni moment dla samej siebie i dla ludzi też, żeby w odbiorze było to takie dopełnione przez moją działalność muzyczną. No jestem bardzo podekscytowana i przerażona jednocześnie. Przede wszystkim przerażona piosenkami, które przyjdzie mi przedstawiać i artystami, w których będę musiała się wcielić, bo oprócz umiejętności wokalnych, to jeszcze umiejętności aktorskie, umiejętności taneczne. I rzeczywiście jest to wyzwanie. I ja to chciałam zrobić dla samej siebie, aby móc się sprawdzić w czymś innym, czego jeszcze nigdy do tej pory nie robiłam. Bo nie jestem taką osobą, która lubi stać w miejscu, robić tylko te rzeczy, które są przez nią sprawdzone, w których czuję się bezpiecznie. Lubię nowe wyzwania i ten program na pewno będzie dla mnie nowym wyzwaniem. Nie mam pojęcia, jak się sprawdzę, naprawdę. Ale oglądajcie, jak najbardziej oglądajcie i trzymajcie za mnie kciuki.